Kochani, witam Was serdecznie, po raz kolejny zresztą i tutaj chciałem pokazać Wam tak zwaną pochwałę prostoty, czyli danie idealne do tak zwanego grab and go, czyli bierzemy i wychodzimy. Cóż to takiego? Są to krążki cebulowe, czyli rzecz przepyszna, ale zazwyczaj zamawiamy je w restauracji, bo są ciężkie do przyrządzenia, nie każdemu chce się kroić cebulę, później panierować, a na koniec smażyć. I tutaj pierwsze zaskoczenie, wcale nie będziemy tego smażyć, więc kaloryczność takiego dania nie będzie naprawdę jakaś wybitnie wysoka, a poza tym mamy tutaj świeże warzywa, więc danie jest lekko strawne i faktycznie przyjemne. Do tego celu potrzebujemy krążki cebulowe, które wysypiemy sobie od razu na kratkę i będziemy zapiekali do rumianego koloru w temperaturze 220 stopni. Wrzucamy tyle, ile trzeba. Resztę możemy wrzucić do zamrażarki i całość ląduje w piekarniku. Gdybyśmy robili to domorosłą metodą, musielibyśmy teraz tak kroić cebulę, panierować, smażyć. Cały ten etap mamy już za sobą, bowiem wszystko jest w piecu. Teraz przechodzimy do rzeczy najprzyjemniejszej, czyli do składania. Dobór składników tutaj tak jak najbardziej jest otwarty. Jest to świetny pomysł, żeby zaproponować zabawę w robienie jedzenia dzieciom, bowiem z doświadczenia wiem, że jeżeli mój syn coś będzie mógł sobie skomponować i dorzucić, to tym chętniej zje właśnie taką potrawę. Ja tu zdecydowałem się na sałatę, która będzie podstawą. Sałata rzymska, ona jest chrupka, jędrna, pach. Pokroimy ją sobie w paseczki. Do tego świeży ogórek, nie obieram ze skórki. Dlaczego? Ponieważ pod skórką jest bardzo dużo wartości odżywczych i witamin. Jeżeli pozbędziemy skórki, to wtedy je utracimy. Przerzucamy ogórka, a poza tym mamy ekstra chrupkość, jak już wiadomo od dawien dawna. Według badań, jeżeli coś chrupie, to nasz mózg od razu wysyła nam sygnał, że jest to danie smaczniejsze. Mało tego, chrupanie ma jeszcze jedną bardzo istotną kwestię, mianowicie dietetycy wykazali, że jeżeli coś nam chrupie w posiłku, to wtedy jesteśmy skłonni zdecydowanie lepiej przeżuwać, co też dla naszej zdrowotności ma niebagatelny wpływ. I trzeci element, który będzie nam tutaj chrupał, są to pestki słonecznika. One też dodadzą tutaj tak zwanego crunchu. Dobrze, cebulę czerwoną możemy poświekać z grubsza. To nie muszą być jakieś super cienkie, super drobna kosteczka, czy cienkie piórka. Pach. I powoli możemy już zabierać się do formowania wrapa. Jest to wrap typowy, pszenny. Wykładamy sałatę. Największym grzechem, jaki możemy tutaj zrobić, jest wrzucenie za dużo składników, bowiem wtedy będzie nam po prostu ciężko to wszystko złożyć. Kolejna rzecz, pestki słonecznika. Dodamy sobie troszeczkę marchewki. Ogórek. Żeby dodać troszeczkę charakteru, to sięgnę jeszcze po tarkę. I zdecydowałem się tutaj, żeby dać troszeczkę pikantnego sera, jakim jest cheddar. Jeżeli nie macie cheddara, może być każdy inny intensywny smaku ser, który będzie nam tutaj pięknie dodawał, bowiem cebula z serem zawsze będzie grała rewelacyjnie. Cóż, aby dodać pikanterii, odrobina papryczki. Pamiętajmy, że nie musimy przesadzać. Lepiej ciut za mało niż za dużo. Pach. I ostatnia rzecz, którą będę dodawał, to moi drodzy dressing. Dressing jest wyjątkowo prosty, czosnkowy. Do jogurtu dodajemy ząbek czosnku. Do tego sól, pieprz. Wymieszam. I na Waszych oczach mamy właściwie wszystko gotowe. Potrzebujemy tylko jeszcze kilkunastu minut, aż zrobią się krążki. Wtedy dołożymy całość zawinę i mamy idealną przekąskę, którą możemy wziąć ze sobą, wyjść na miasto i po pierwsze wiemy, że jest zdrowe, wiemy co jemy i nie płacimy, biorąc tego typu rzeczy na mieście.
Krążki pięknie nam się zrumieniły. Pach, sięgamy, łapiemy za papier. Wyciągamy. Krążki lądują w miejsce. Jak widzicie, dzięki unikatowej technice produkcji panierka znakomicie przylega do cebuli, a nie jest to taka rzecz oczywista, jeżeli kupimy inne produkty. Także tutaj naprawdę in plus. I ostatnia rzecz, a właściwie wróć, przedostatnia. Nakładamy sobie na taką ilość, myślę, że 3 krążki będą ilością adekwatną. Dressing. Och. Pach. I tak oto przygotowaną tortillę możemy sobie śmiało szamać. Życzę Wam smacznego, bo ja wiem, że na pewno będzie smaczny.